Wiem, że właściciele skupiali się głównie na poszukiwaniu skarbów. To oczywiście wszystko zniknęło po 1945 roku. Chcemy sprawdzić, czy jest podwodne wejście do tunelu. Jesteśmy w Pałacu Siemczynie. Pierwszy raz, kiedy weszliście do tego pałacu, w jakim on stanie był? Co tutaj zastaliście? Powybijane szyby, duże braki w oszkleniu, w piwnicy stała woda, częściowo przeciekający dach, grożący częściowo zawaleniem. Zanim jeszcze udamy się na tą wycieczkę, niech pan mi coś opowie o tym przepięknym stroju, którym pan jest odziany. No, strój jest szlachecki, taki typowo XVII-wieczny. Wchodzimy do komnaty, która była w okresie międzywojennym salą jadalną wraz z kominkiem pochodzącym z okresu budowy pałacu. Dalej mamy salon muzyczny, w którym również zachował się kominek w kształcie podkowy, ozdobiony podkową wykonaną z marmuru, a nad kominkiem malowidła ścienne i nasufitowe, alegoryczne, fragmentami widoczne. Elfriede zeznaje, że fortepian stał na przeciwległym rogu, a w kolejnym rogu stał klawesyn. W tym salonie znajduje się również kominek, ale kominek ozdobiony kaflami delfańskimi, holenderskimi, ze scenami alegorycznymi i na pewno pochodzącymi z okresu budowy pałacu, czyli z początku XVIII wieku. Jednakże sam kominek postawiono na początku XX wieku, według zeznań obecnego prezydenta rodu, Matiasa von Brydowa, i tylko przeozdobiono ten kominek kaflami wyzbieranymi tutaj z pałacu. Są to jedne z nielicznych zachowanych schodów z ornamentami roślinnymi w kraju. Idziemy do piwnic pałacowych, których powierzchnia jest ponad 700 metrów kwadratowych. Jeżeli założymy, że piwnice miały mieć charakter gospodarczy, to kto je kunsztownie wykańczał, prawda? Wieszaki na kandelabry świadczyłyby o tym, że piwnice miały charakter mieszkalny. Jednakże zapisków na ten temat, że to może być właśnie ta okazała siedziba, pisemnych nie mamy. Skupić uwagę na tym kaflu. 1725, tak? Albo 6. Tak. Pałac do 1990 roku był własnością państwową. Sprzedano go dwóm właścicielom prywatnym. Z wywiadów tutaj z mieszkańcami wiem, że właściciele skupiali się głównie na poszukiwaniu skarbów, no ale też wiem, że no nie ma tu informacji, że tu jakieś skarby znaleziono w latach 90. W tej chwili trwa tutaj remont. Stoimy przed skrzydłem gościnnym, które pobudowano w 1726 roku. To jest ciekawe. Proszę zobaczyć. Nadgniłe końcówki belek nośnych zostały poucinane, powstawiane, jak tutaj w tej belce mamy wstawiony spory kawałek uzupełniający, a dopiero przyboczne belki stanowią tą część nośną.
Po co tak się robi? Jeżeli ktoś za 100 lat będzie na nowo dokonywał tu remontu, miał jakby czytelne wzorce, w jaki sposób dokonywano remontu w 2015 roku. Znajdujemy się teraz na strychu, tak zwanym wisielcowym. I mamy tą część dolną, bardziej wyskosowaną, bardziej spionowaną i część przykrywającą, bardziej wyłagodzoną, taką, która nazywa się mansardą. Wyposażenie pałacu, nieużytkowane, a tylko magazynowane, było tak bogate, że strych podzielono na dwie części. Wystarczy powiedzieć, że Elfriede, żyjąca jeszcze służąca, wtedy młodziutka, przez rok terminująca tutaj, czy pracująca w pałacu dziewczyna, tam 15-letnia, mówiła, że jak chciała wejść na strych, to musiała jej szefowa z nią iść, mając klucz w fartuchu, i ona stwierdza, że cała podłoga i w części dodatkowo zamkniętej i niezamkniętej była zastawiona. Wszystkie wisielcowe ustrojstwa były zawieszone. Również na piętrze tego strychu też były wyposażenia rzadko używane, bądź wcale nie używane, ale też historyczne. I jeszcze wyżej też zdarzały się tam wyposażenia, które były składowane na tym strychu. To oczywiście wszystko zniknęło po 1945 roku. Rodzina von Bredow to Masza i Hartwig von Bredowowie, którzy wzięli ślub w 1904 roku. To jest ich zdjęcie ślubu. Ona pochodziła z rodziny Deichmannów, tych buciorów. On miał wiedzę, ona pieniądze, i synergia spowodowała, że mogli sobie w prezencie ślubnym sprawić w 1907 roku właśnie ten zespół pałacowo-folwarczny. A syn tego syna, Matthias von Bredow, z mojego rocznika, jest obecnym prezydentem rodu von Bredow. I dzięki niemu otrzymaliśmy w wersji elektronicznej zdjęcia, na podstawie których mogliśmy stworzyć tą wystawę składającą się z 37 fotografii z życia tej rodziny. Znajdujemy się w tej chwili w parku przy Pałacowym w Siemczynie. Ten otwór, przed którym stoimy, który w zeszłym roku odkryliśmy, że był tutaj nakryty jakimiś płytami. Tunel jest w wysokości około 1,70 m, 1,80 m, nie chcę tutaj już dokładnie mówić, ale zważywszy na, historycznie patrząc na wysokość ludzi z początku XVIII wieku, tak jak mieli 1,70 m, to byli wysocy ludzie, a wtedy przeciętna wzrostu w granicach 1,60 m, 1,65 m, więc to był, można powiedzieć, pełnowysokościowy tunel dla ludzi, którzy chcieli się nim poruszać. Więc należy sądzić, że ten tunel mógł mieć jakąś taką rolę ewakuacyjną. No i tutaj natrafiliśmy tam gdzieś koło 3 metrów, jak pójdziemy do przodu, to natrafiliśmy na zawór. Mamy tam za drzewem ten, można powiedzieć, tą studnię kwadratową i drogę tego tunelu, który idzie tak jakby na wprost w kierunku stawów. No i stąd należy sądzić, że jeżeli to był tunel ewakuacyjny, to on musiał mieć jakiś zakręt, ale jednocześnie jak patrzymy na stare mapy geodezyjne, to gdzieś tutaj kanalizowano, że tak powiem, te błonie. Georadar, on pokazuje odnogę,
że ona idzie w kierunku tak zwanego gabinetu. Gabinet to jest właśnie ta część, że tak powiem, parku w kształcie prostokąta, trzy ściany obsadzone drzewami. Ona według zeznań wnuka i obecnego prezydenta rodu von Bredow, ostatnich właścicieli przedwojennych pałacu, on twierdzi, że Masza von Bredow nawet nie tylko latem, ale również zimową porą, jeżeli było bezwiecznie, to również kazała sobie podawać kawę i tutaj piła dopołudniową kawę, a latem poranną kawę sobie piła. Jaką dzisiaj legendę będziemy sprawdzać? No, chcemy sprawdzić, czy jest pod wodem wejście do tunelu. No, spróbujemy go poszukać, tak? No, przy okazji zobaczymy, co jeszcze znajduje się w tym stawie. Także, no, może być coś ciekawego. Miejmy nadzieję, że znajdziemy. Jaka widoczność pod wodą? 30 cm. Z tym widać wszystko, trzeba dotykać, a jest mocno porośnięte, no także ciężko coś wyczuć. Na pewno warto by sprawdzić to, jeżeli będzie typowo jeszcze zimniej, może ten muł jeszcze bardziej osiądzie.